rok 990. Wtedy to Niemcza została zdobyta przez Mieszka pierwszego, odebrana Czechom. W 1017 stoczono tutaj bitwę pomiędzy wojskami polskimi a wojskami cesarstwa. Bitwa została wygrana przez wojska polskie. Zakończyła się pokojem w Budziszynie w 1017 roku. 300 lat później, w 1329 roku, Niemcza przeszła pod panowanie czeskie, a następnie 400 lat później, w XVIII wieku, pod panowanie niemieckie. Dzisiaj Niemcza jest ponownie częścią Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jak mówiłem, znajduje się w Niemczech. Za mną znajduje się zamek, a właściwie jego pozostałości. Obecnie teren zamku jest w rękach prywatnych. Znajduje się teraz na rynku Niemczech i nie bez przyczyny. Za mną znajduje się restauracja Kawiarnia Pod Łabędzie. Kiedyś nazywała się restauracją rycerską. W 1790 roku spotkali się tutaj Johann Wolfgang von Goethe i Adam Mickiewicz. Upamiętnia to postawione obok tablicy. Dzień naszej wyprawy w Kotlinę Kłodzką. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na spacer po Górach Bystrzyckich. Przeszliśmy około 7 km w 1,5 godziny. Wyruszyliśmy spod Domu Zdrojowego w Polanicy i kierujemy się na Bystrzycę Kłodzką. Na zdjęciu widoczny jest grób Friedricha Wreidego. Był to leśniczy, który kierował obszarem Nesselgrund, czyli dzisiejszego Pokrzywna. Był on także inicjatorem budowy drogi Stanisława z Pokrzywna do Huty, przy której to został pochowany. Drogą Stanisława, którą podążamy, przechodzi szlak żółty, którego najwyższym punktem, przynajmniej na trasie do Huty, jest Łomnicka Równia, osiągająca około 900 metrów nad poziomem morza. Właśnie osiągnęliśmy cel. Znajdujemy się teraz na drodze, która nosi nazwę Wieczność, a ja stoję koło strażnika Wieczności, inaczej Grauermanna. Możecie się zastanawiać, skąd wzięła się nazwa Wieczność. Otóż droga ta jest prawie że idealnie prosta i biegnie blisko 6-7 km przez las. I właśnie z tego, że ta droga jest prawie idealnie prosta, a krajobraz zmienia się, prawie w ogóle się nie zmienia, podróż w dawnych czasach bardzo się dużzyła i od tego wzięła się nazwa Wieczność. Wyprawa w Góry Bystrzyckie to pierwsza od dawna, w trakcie której zabłądziliśmy. Na mapie widzicie szlak żółty i naszą trasę na czerwono. Na polanie trudno było znaleźć jedną właściwą ścieżkę i oszacować, gdzie będzie skręt, Stało się tak, że skręciliśmy za wcześnie i nie zeszliśmy, jak planowaliśmy, do Zalesia, a do Wójtowic, błądząc przy tym przez godzinę. Polanica Zdrój jest najmłodszym uzdrowiskiem na ziemi kłodzkiej. Przypomnę, że kiedy byłem w Lądku Zdroju rok wcześniej, obchodzona była 777. rocznica nadania praw miejskich, a samo uzdrowisko powstało w XVII wieku. W przypadku Polanicy Zdroju podwalin pod samo uzdrowisko należy szukać pod koniec XIX wieku, natomiast Park Zdrojowy czy Pijalnia to wiek XX. Samo nadanie praw miejskich nastąpiło natomiast w 1945 roku. Przez Polanicę Zdrój przepływa Bystrzyca Dusznicka, która akurat w centrum rozdziela się na moment, przez co powstała tutaj wyspa. Bystrzyca Dusznicka ma swoje źródło w Górach Orlickich, płynie następnie przez miasta Duszniki Zdrój, Szczytna i Polanica Zdrój. Dalej płynie w stronę Kłodzka, gdzie uchodzi do Nysy Kłodzkiej. Nie mówię o tych miastach bez przyczyny, będą bowiem poruszone w kolejnym filmie. Dziś jednak skupimy się przede wszystkim na Polanicy. Bystrzyca Dusznicka, a może bardziej Polanica, stanowi zarówno element spajający, jak i dzielący w tym materiale. Dzielący, bo z jednej strony dzieli Góry Bystrzyckie od Stołowych, jedne z nich już odwiedziliśmy, do drugich za moment się wybierzemy. Z drugiej strony podzielone masywy górskie spaja ulokowana między nimi Polanica Zdrój, w której aktualnie się znajdujemy. W ciągu 5-dniowego pobytu w Polanicy Zdroju dwukrotnie zajadaliśmy się daniami serwowanymi w restauracji Polskie Smaki. Można tam zjeść kluski śląskie, rybę, żeberka, burgera, szarlotkę czy chociażby napić się gorącej czekolady. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Park Zdrojowy w Polanicy tworzy jedną, zwartą całość. Możemy wyróżnić 5 części tegoż parku: Park Józefa, park wokół Centrum Kardiologicznego, park szachowy, jednak najbardziej interesować nas będzie park leśny, gdzie znajduje się rzeźba niedźwiedzia i centralny, gdzie mieszczą się sanatoria i pijalnia wód. Zapowiedziałem, że odwiedzimy Góry Stołowe i oto jesteśmy. Dokładniej to wśród formacji zwanych skalnymi grzybami. Określenie grzyba jest jednak dużym uproszczeniem, skały bowiem przyjmują kształty różne, chociażby głowy lamy, skorupy żółwia, parowozu czy też bardziej złożonych struktur takich jak mur.